Siemanko, mordeczki. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy Cyberpunk 2077. Jak widzicie, jestem w obozie Aldecaldos. O, i cały czas tutaj jest moje auto. I proszę bardzo. Katana z ubiegłego odcinka, Grad, Overwatch, którego nie będę używał. To chyba jest auto Teddy'ego, z tego co pamiętam. Nie, Cassidy'ego. Po Alice. Tam leży sporo części. Dzięki. Niech znajdą spokój. Niech się. Ale my. Hej, wi! Podejdź no. Trochę cześć, bliżej. Mitch. Trzymasz się? Trzymam się, trzymam. Ale. Ech. Sporo ludzi zginęło. To bliskich. Wiesz, jak to jest? Stracić najlepszego przyjaciela. Tak. Mhm. Nazywał się Jackie. Jak zginął? Tak, jak ginie się w Night City. Chodź, Vi. Pomożesz mi w czymś. W czym? Jest temat do domknięcia. Ostatnie pożegnanie. Nie chcę tego robić sam. Jasne. Okej. Pomogę ci. No to chodź. Ale szczerze, zauważyłem, że niestety jest dość cicho mikrofon ustawiony. I jest. Dajesz ponownie radę za kółkiem, co nie? Tak, a co? Chodź, przejedziemy się. Mhm, gdzie? A nie, to jest przecież wóz Mitcha. Czuję, że długo mieszkasz w mieście. Wszystko byś chciał wiedzieć, już, teraz. Cierpliwości. Pierwsze auto Mitcha. Nie wiem, jak było u ciebie, ale u Aldecaldos rzeczy zmarłych przechodzą na rodzinę. Widzisz ten żółty samochód? Należał do Skorpiona. A teraz... Teraz jest mój. Tu obok jest moja stara bryka. Ładne fury. No raczej. Auta to nasze życie. Zawsze tak było. Ja pojadę samochodem Skorpiona. Ty wsiadaj do tego drugiego. A? Niech będzie. Gdzie jedziemy? Jest takie miejsce, które lubił Skorpion. Jestem mu coś winny. Czemu nie pojedziemy jednym autem? Bo potrzebujemy dwóch. Kurwa, powinieneś pracować na infolinii Datatermu. Zobaczysz. Zaufaj mi. Dobra, dobra. Dobra, ruszajmy. Jedź za mną. Oj, jednak coś myślę, że... Niestety mogłem za głośno ustawić miks. Dobra. Mitch, słyszysz mnie? Nie jestem w nastroju do rozmów. No dobra. W końcu jedziemy na ostatnie pożegnanie Skorpiona. Ach, słońce na twarzy, nad we włosach, to lubię. O, długo cię nie widziałem. Pogrzeby to nie moja bajka. W ogóle jesteś na bakier ze śmiercią. Tak jakby to była moja wina. Nie prosiłem Saburo, żeby mnie zgrał na ten jebany chip. Ani ciebie, żebyś wsadził go do swojego łba. Mam nadzieję, że nie jedziemy daleko. Właśnie, a dokąd w ogóle jedziemy? Nie wiem. Uroczy z ciebie chłopak, ufny, pomocny. Harcerz po prostu. Chodzi o Skorpiona. Jego ostatnie życzenie, czy coś. Zadowolony? Bardzo. Nigdy się z tobą nie nudzę. O ja.
Jedziemy w stronę zerwanego mostu. To za tamtym wzgórzem. Odbiór. Ja oczywiście wiem, co to za miejsce. Prawie jesteśmy na miejscu. Okej, odbiór. To tu. Możesz wyłączyć silnik. Okej. No właśnie, Skorpion. Ja pierdolę, Mitch. Co ty odpierdalasz? Luz, V. Skorpion tego chciał. Żebyś go woził w bagażniku jak zapasową oponę? Nie. Żeby przywieźć go w to miejsce, jak umrze. I pożegnać z Hookiem. Posadzimy go za Hookiem, oblejemy auto benzyną. A potem je podpalimy i pozwolimy mu zjechać z klifu. Solowi to się nie spodoba. Zniszczyć samochód? Straszne marnotrawstwo. Powiem mu, że to był wypadek. No dalej, dawaj kanister. Dobra. Skoro to jego akurat. Ostatnie życzenie. Mam. Ekstra. Postaw go na siedzeniu pasażera. Widzę, że kierowca już za Hookiem. Nie ma co tego przeciągać. Jeszcze godzinka, dwie i spuchnie jak balon. No dobra, jedziemy z koksem? Robimy ten pogrzeb? Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Nie, Vi. Nie jestem. Ale to było ostatnie życzenie mojego przyjaciela, więc to kurwa zrobię z twoją pomocą albo jasne. Bez. Robimy. Zajebiście. Wetknąłem szmatę do wlewu paliwa. Podpal ją, a ja uruchomię auto. Pali się! Szybko, zanim pierdolnie! Szerokiej drogi, przyjacielu. Odszedł z Hookiem. Tak jak chciał. Popiół i sadza. Tyle z nas to co? Po piwku? Ależ oczywiście. Pewnie. Taki pogrzeb trzeba opić. No to chodź. No, na takim pogrzebie to ja jeszcze nigdy nie byłem. Serio, takie pogrzeby to... No, oczywiście poza... Oczywiście wiadomo. Dobrze. Nie ma to jak zimny browar. Pełna zgoda. Ej, tak swoją drogą. Skąd ta ksywka? Skorpion. Zabawę. A wiesz, że nie wiem? Nigdy nie spytałem. Może od znaku Zodiaku? Albo dlatego, że miał duże żądło. Ech, Skorpion, skurwysynu. Będzie mi ciebie brakować. Mitch, czemu ja? Czemu tu mnie poprosiłeś o pomoc? Bo ci dobrze z oczu patrzy. Poważnie pytam. Ach, nie wiem, bo... To, że ja jeszcze żyję, że mogłem go pożegnać jak trzeba, to twoja zasługa. Wasze życia się przecięły. Na krótką chwilę. Ale w ważnym momencie. Słuchaj, dam ci parę rzeczy, które do niego należały. Masz. Taki amulet, na szczęście. No, weź. No, to wiadomo, z Mortal Kombat. Co to jest? Pojęcia nie mam. Ale Skorpion zawsze ją przy sobie nosił. Nie wiem czemu. Figurka z Mortal Słuchaj, Kombat. Ja tu jeszcze zostanę. Posiedzę sobie, podumam. Rozumiem. Zbieram się. Pewnie.
Słuchaj, jak chcesz, możesz wrócić do obozu moim autem. Jak tam ci wygodnie. Aha, tam bez was i... Dzięki, Vi, za dziś. Za to, że wyciągnąłeś mnie wtedy z gówna. Równy z ciebie chłop. Naprawdę równy. No i jeszcze reputacja skoczyła. Ale teraz zajmiemy się tym bardzo dziwnym zleceniem. Mechaniczna dziewczyna. Nie. Uliczna sprawiedliwość. To jest właśnie ten bardzo dziwny quest. Okej. Teraz właśnie. Tu mamy samochód. Twój pojazd? Ciekawe. I zadanie poboczne jakieś. Moment. Może należy jednak zmienić plany, skoro tak blisko jest jakiś quest poboczny. Jakaś misja jest tak blisko, że mogę przebiec się. I tam było napisane twój pojazd. Nie przypominam sobie, żebym miał taki samochód. Sprawdźmy to. Skoro jest napisane twój pojazd, to może rzeczywiście mam jakieś auto, o którym nie wiem. Albo to auto, które mogę zdobyć. Pałka odlatuje. Kurde, to ma być mój samochód? Nie. O cholera. Ofiary mody. The fuck, co tu się stało? To ma być moje auto? Kurde, tego questa wcześniej nie było. To jest nowy quest jakiś. The fuck. O, scenariusz. Ale jaja. Jakaś sesja modowa tu była. Jakby co, przeczytajcie sobie na stopklatce. Dobra, mam tą drzazgę, więc zawsze mogę sobie ją odpalić. Zobaczcie, no właśnie zdobyłem sobie auto. O, coś tam jeszcze jest. Czapka Arasaki.
Ale jaja. No i widzicie, szybki quest i możemy właśnie teraz zacząć już uliczną sprawiedliwość. Sprawdźmy jeszcze jak to wygląda. No jest! Coldy Coyote. Ale tu mamy, jako że tutaj mamy właśnie punkt szybkiej podróży, no to oczywiście się tam udajemy szybką podróżą. Bo to troszeczkę strata czasu, jak dla mnie. Żebym oczywiście całą drogę jechał, no dla przyjemności oczywiście, ale ale to oczywiście mogę sobie pojeździć poza nagraniami, to jest jasne. Właściwie to będzie cały questline. A, jeszcze kontrakt jakiś. Skutek uboczny. Chyba wiem, o co biega. Wii, fucha jest. Klientowi ktoś zajebał sporą ilość beta-asin. Nie wiesz co to? Nieistotne. Ważne, że jest sporo warte i klient chce, żeby to do niego wróciło. I tu wchodzisz ty. Z giverą w ręku. Więcej info w załączniku. Dobra, ale to później się tym zajmę. Nie teraz jeszcze. Trzeba czekać. Trzeba poczekać na tego Jabłońskiego. No, Bill Jabłoński? Okada wytłumaczyła ci wszystko? Tak, mam na kogoś zlecenie. Nie na kogoś, tylko na mordercę. Nazywa się Joshua Stevenson. Siadaj za kierownicą, porozmawiamy w samochodzie. Okej. Będą go przewozili tą ulicą. Zaczekamy na ich samochód i pojedziemy za nim. Chcę zobaczyć, jak go rozwalasz. Dlaczego? Chcę, żeby się bał, zanim zginie. Nie podoba mi się jego plan, ale nie mogę tutaj... Stevenson nie będzie sam. Nikt mi o tym wcześniej nie powiedział. Zabijesz tylko jego. Kto będzie mu towarzyszył? Będą uzbrojeni? To zwykli ludzie. Zastraszymy ich i nawet nie kiwną palcem. Zwykli ludzie, czyli kto? Ważniaki, które wyciągnęły go z pierdla. Wystarczy, że nie będziesz do nich strzelał. Dlaczego chcesz go zabić? Nie twoja sprawa. Wolałbym wiedzieć, w co się pakuje. Stevenson zabił moją żonę. Posadzili go i miał dostać czapę. Teraz znalazł sposób, by uciec z więzienia. Nie dopuszczę do tego. No i tak akurat nie udałoby mi się tego zwiększyć. No to zaczekajmy na nich. Tej stacji. Jak masz na imię? Jestem Vi. Powiem ci coś, Vi. Ten skurwysyn zabił kogoś, kogo bardzo kochałem. Nie mogę znieść myśli, że on... Jadą za nimi, już! Policyjny... No, policyjna suka, no. Wiadomo. Czyli będzie grubo. Pilnuj go, nie może nam świat! Teraz wszyscy będą mi zajeżdżać drogę. To jest naprawdę... Ciężka jazda. Uważaj! Mam uważać, jak wszyscy mi zajeżdżają drogę. Już się zaczyna grubo, a później będzie jeszcze grubiej. Ale trzeba dobrze poprowadzić quest, żeby doprowadzić do kolejnego questa.
Nie możemy go zgubić. Więc nie da się go po prostu dogonić. Kurwa, hamuj powiedziałem! Wysiadaj, idziemy! Trzymaj się blisko mnie, sam to załatwię. Oj, niestety coś się glitchuje. Kurwysyna, jest mój. Vasquez. NCPD, stój gdzie stoisz! Rzuć broni na ziemię! Chronisz życie mordercy! Ani kroku dalej, bo zginiesz! Dostał kulkę jabłoński. To mordercy! Ja też jestem mordercą. Jeśli zastrzelisz tego drugiego, zrywam naszą umowę. Vasquez! Jasne. Dajmy się wystrzelać. Orzesz, kurwa mać. Nie możemy go tak zostawić. Media rzucą się na niego jak sępy. Co wy odpierdalacie? Jestem gliną, zabieraj stąd tę pierdoloną ciężarówkę. Weźmiemy go ze sobą! Co? Mam jechać z wami? Olga? Tak, potrzebuję cię. Chyba cię pojebało. Jeszcze jedno słowo i dzwonię do wytwórni. To będzie koniec twojej kariery. Gregor, nikt ci nie zrobi próbę zamachu. Powiedzmy, tak, że chcecie wynająć. Jeden trup. Bill Jabłoński. Niekarany. Jesteś szalony. Ale sprawdźcie go dokładnie. Ja... Po prostu... Oczywiście, tylko nie przysyłajcie radiowozu. Po prostu bardzo cię pełna potrzebuję. Dyskrecja. Zostaw go, musimy jechać. Kurde, nie, ale się on musi jechać z nami. Dobra. Mówiłem ci, sukinsynu, żebyś rzucił broń. Potrzebujesz mnie? Trzeba było posłuchać. Jak masz na imię? Wynośmy się stąd. Chłopaki z NCPD posprzątają bałagan. Ja jestem Joshua Stevenson. Ale pewnie to wiedziałeś. Tak. Kim był twój towarzysz? Bill Jabłoński. Bill Jabłoński. Kojarzysz? Tak, kojarzę. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy no właśnie, mówiłem wam, że popieprzone. Ej, i to jeszcze ty ja. Jesteś V. Słyszałem o tobie. Nie mogę się odwzajemnić tym samym. Jest niebezpieczny, nie możemy go zabrać. Chcę mu zaoferować pracę. Jezu Chryste. Gdybym miał popcorn, to właśnie wpierdalałbym go w oczekiwaniu na ciąg dalszy. Powiesz wreszcie, o co chodzi? Rachel w jednym ma rację. Nie powinniśmy tu zostać. Okej. Jedź z nami. Opowiem ci wszystko po drodze. Nie zgadzam się. Rozumiem, ale nie masz tu nic do powiedzenia. Nie wiem, o co chodzi, ale jeśli z nimi nie pojedziesz, to już się więcej do ciebie nie odezwę. Okej, jedziemy. Niech będzie. Mówiłem wam, że popieprzony quest. Ruchy. Już jesteśmy spóźnieni. Czy zdarzyło ci się kiedyś doświadczyć czegoś, co całkowicie zmieniło twoje życie? Tak. Zatem łatwo mnie zrozumiesz. 12 lat temu poszedłem siedzieć za napad z bronią w ręku. Z zimną krwią zastrzeliłem kilkoro ludzi. Rozumiesz? Wtedy to dla mnie nic nie znaczyło. Jednak w więzieniu przejrzałem na oczy i postanowiłem naprawić popełnione błędy. Dlaczego ich zastrzeliłeś? Miałem w ręku broń. Wierzyłem, że daje mi siłę. Nie spodobało mi się, jak na mnie patrzą. Do dzisiaj pamiętam ich spojrzenie. Niech Bóg nie pozwoli mi zapomnieć.
Historia o nawróceniu? Błagam. Historia o nawróceniu? Widziałem to kilka razy w telewizji. Zawsze zmieniałem kanał na inny. Nie. Tym razem to coś innego. Zapewniam cię. Powiedz wreszcie, czego ode mnie chcesz. Jeśli będziesz mi towarzyszyć przez resztę dnia, zapłacę ci tyle, ile obiecano za moją śmierć. Nie masz żadnych pieniędzy. Wytwórnia ma i zapłaci. Dobra. Nadal mam kontrakt na twoją głowę. Co jeśli zechcę go wykonać? Zabiję cię, zanim kiwniesz palcem. Nie drażnijmy Vasqueza. Rozwiążę sprawę między tobą a twoim fikserem. Niby jak? Wszyscy będą zadowoleni. Obiecuję. Dalej nie wiem, co konkretnie miałbym robić. Trzymać się blisko mnie i rozmawiać ze mną. Dobra. Rachel wygląda na wygadaną. Dla niej jestem tylko przykrym obowiązkiem. Przepustką do kariery. Chcę rozmawiać z tobą. Do końca dnia? Do końca dnia. Jeśli coś mi się nie spodoba, to odejdę. Nikt cię nie będzie zatrzymywał. Ale żeby był kolejny quest, musimy dobrze poprowadzić ten. Dajcie mi chwilę. Muszę się przygotować. Vasquez, pilnuj ich. Ja zostanę w samochodzie. Postaraj się streszczać, mamy napięty grafik. O, Legina. O kurde, kolejny cyberpsychol. No teraz nie dam rady. Zupełnie akurat się za to zabrać. No tak, Joshua Stevenson jest mordercą. A jak widzicie, Vasquez go eskortuje, pracuje tak naprawdę dla tej Rachel. Kashis. Zulejka. Spóźniłeś się. Zabrałem po drodze pasażera. Ktoś z wytwórni? Pamiętasz, o czym pisałaś w ostatnim liście? To właśnie ktoś taki. Vi, poznaj Zulejkę. Miło mi cię poznać. Jesteś znajomym Stevensona? Raczej świeża znajomość. To świeża znajomość. Matka jeszcze nie wróciła. Wejdźcie do środka, zaczekamy na nią. Pośpieszcie się, zaczekam na was. Ołtarzyk. Ja wiem oczywiście, o co biega. Ale no właśnie. Tak w ogóle, to ciekawe, czy można... Nie sprawdzałem wcześniej, czy można tu wejść. Tak! Jak widać, są mocno wierzący. Wcześniej tutaj nie bywałem na górze. Siadajcie. A, tutaj. Napijecie się czegoś? Mogę szklankę wody?
Wiem, że jak się poprosi o alkohol, to odmówi, bo pij dowoli. W tym domu się nie pije alkoholu. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Jeden Bóg. Amen. Zulejka jest siostrą człowieka, którego zabiłem. Gdy odsiadywałem wyrok, napisała do mnie list. I o, tak się z nim wybaczyła spotkało. Mi morderstwo. Zaczęliśmy się korespondować. Tego. Jak można coś takiego wybaczyć? Nie da się. Można w ogóle wybaczyć komuś zabicie brata? I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Szaleństwo. Miłosierdzie Boga nie zna granic. Ale pokażę wam, i nie powinna ich jak znać to należy rozegrać, żeby był drugi quest jeszcze. Nie kupuję tego. Wierzycie w dobrego Boga, a to przecież On pozwolił na śmierć twojego brata. Opłakiwałam Rubena i bardzo chciałabym, żeby żył. Jednak wierzę, że jego śmierć była częścią Bożego planu. Nie, to jest porąbane. Zabiłem go. Żałuję, ale dzięki niemu znalazłem drogę do Boga. Nadal tego nie kupuję, ale trzeba to przepić. Nadal tego nie kupuję. A zatem nie wierzysz w istnienie Boga? Nie wierzę. Między mną i Zulejką toczy się spór. Tak jak ja. Można myślałem, wybrać, że pomożesz go nam rozwiązać. O nie. Na nic takiego nigdy się nie zgodziłam. No właśnie, ale o co biega? O co chodzi? Joshua zwariował. Uważa się za Mesjasza i chce się zabić. Nieprawda. Nie uważam się za Mesjasza. Bóg nigdy nie oczekiwałby od ciebie samobójstwa. To nie będzie samobójstwo. Dalej nie wiem, co tu jest grane. Gdy Joshua trafił za kratki, gazety pisały o nim na piątej stronie. A kiedy media zwęszyły, że się nawrócił, trafił do telewizji. Co w tym złego? Skoro mogłem dać ludziom świadectwo wiary. To jest jasne. To, że do więzienia zleciały się sępy. Obiecali zamienić mu karę śmierci na krzyżu, jeśli w czasie agonii zgodzi się na kręcenie braindance'u. No właśnie. To szaleństwo. Po prostu szaleństwo. Gorzej niż szaleństwo. Bluźnierstwo. Kiedyś Zulejka uczyniła ze mnie dziecko Boże. Teraz kolej, żebym spłacił zaciągnięty dług. Chcę dać świadectwo miłości. Zrozumiałe i dostępne dla wszystkich. Miłości? Jeśli istnieje bezwarunkowa miłość, musi istnieć też Bóg. Świat musi przypomnieć sobie o Nim na nowo. Chcę dotrzeć do podpiętych, do paśnika jamochłonów. Do dzieciaków dorastających w sąsiedztwie opanowanym przez gang. Do kurew z Jig-Jig Street i do naćpanych korposów. Do morderców, którzy wierzą, że kurtka z naszywkami może zmienić świat. Do płatnych zabójców. Takich jak ty, Vi. Chcę, żebyś rozumiał, co mam zamiar zrobić. Matka wróciła do domu. Stevensona znam. A ty kim jesteś? Nazywam się Vi. Wynoście się z mojego domu. No właśnie, to matka tego Rubena. Przyjechałem prosić o wybaczenie. Zamordowałeś mojego syna. Nigdy ci tego nie wybaczę. Nie dziwię się ani... Żałuję tego, co zrobiłem. Wynocha z mojego domu! Idź już. Wynoście się! Chodźmy stąd. Pani Ela. Będziemy. Proszę. Morderco! Idźcie już. Ja też bym chciał się dowiedzieć, o co tu chodzi, tak naprawdę. Dziecko. Braindance?
z ukrzyżowania. Chodźmy do samochodu. Zobaczycie, że trzeba będzie to poprowadzić do końca. To jest szaleństwo. Według mnie oczywiście. Ale to jest jeden z najciekawszych też questów. Nie jest ulubiony, ale jeden z najciekawszych. Jedna z najciekawszych misji właśnie w tej grze. Fanatyk religijny jest z tego Stevensona. Jest szalony, ale w tym szaleństwie jest metoda. Żałuję, że nie udało mi się porozmawiać z Glorią El-Ahmar. Miałem nadzieję, że... Jest szansa na... Że wybaczy mi. Pojedziemy coś zjeść. Rozumiem ją. Trzeba tylko dobrze to poprowadzić. Którym może nawet w tym odcinku to wszystko... Którym zatrzymacie, są nim zatrzymane. Naprawdę chcesz to zrobić? Chcesz dać się ukrzyżować? Tak. Muszę to zrobić. Jeśli ktoś nie wstrząśnie światem, to nic się nie zmieni. Okej, możemy już pominąć podróż, bo trochę by trwała. No ale tak, kurde, to będzie bardzo ciekawy quest. Może źle to ująłem, że w tym szaleństwie jest metoda, ale naprawdę uważam, że to jest szalony pomysł. Ale można właśnie Stevensona i zajmie się dla nas. To jest bardzo ciekawy quest właśnie. Chcę zamienić kilka słów z naszym autostopowiczem. Dobra. Uwaga, teraz bardzo ważne. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Co sądzisz o naszej gwieździe? Szczerze? Facet ma nie po kolei w głowie. Mhm. Też tak uważam. I wiesz co? To bez znaczenia. Jeśli uważasz go za wariata, to dlaczego jest dla ciebie taki ważny? Ma coś, co w dzisiejszych czasach jest bardzo rzadkie. I przez to bardzo cenne. Jest autentyczny. Serio. W swoim obłędzie głęboko wierzy w to, co mówi. Idealny aktor braindance'ów. No. Tak. I nie można tego spierdolić. Joshua Stevenson jest dla mojej wytwórni żyłą złota. A rozmawiamy o tym, ponieważ? Mieszasz mu w głowie. Sprawiasz, że Stevenson wątpi. Psujesz perfekcyjnego aktora i moją inwestycję. Dlatego zapłacę ci dwa razy więcej. A ty dyskretnie się ulotnisz. Nie. Nie zgadza się. Nie. Chyba nie zrozumiałeś mojej oferty. Zrozumiałem. Wejdźmy już do środka. Nieźle, jak na gównianego złodzieja. Zastanawiam się, jak to się skończy. Ha, na pewno męczarnią. A wiesz dlaczego? Bo nie ma różnicy między świętością i szaleństwem. Dokładnie. Ale tak, też jestem ciekaw, jak to się skończy. Znałem wielu takich cwaniaków jak ty. Mnie nie nabierzesz. Nie będziesz miał okazji do ucieczki. Czapa cię nie ominie. Nikogo nie obchodzą twoje przekonania. Zamów coś dla nas i przy okazji weź głęboki oddech. Twardy orzeł do zgryzienia z tego Vasqueza. Na spokojnie. Prawda. Jest wierny swoim przekonaniom. Powiedzcie coś więcej o tym braindance'ie.
Tytuł? Oczywiście pasja. To będzie Braindance nowej generacji. Mhm. Czyli? Cóż, Stevensona mamy na krótko, więc z nim nakręcimy tylko finał. A resztę dorobimy dublerami i miksem wygenerowanych proceduralnie wrażeń. Wow, myślałem, że to niemożliwe. Bzdura. Za tym projektem stoi IBM. Mamy technologię i pieniądze. Niedługo aktorzy nie będą nam w ogóle potrzebni. To po co wam, Josh? Męki syna człowieczego. Nie da się symulować cyfrowo. Miałeś w ogóle coś do powiedzenia przy tym projekcie? Wymusił na scenarzystach pasję według Łukasza, nie Jana, jak chcieli. A, to pewnie ważne dla twojego finału. Jan jest zbyt surowy i pompatyczny, a Ewangelia Łukasza jest dla takich jak ja. Poza tym u Łukasza Jezus dobrze wie, co go spotka i jest na to gotowy. Chce przekazać światu to, co on. Co takiego chcesz powiedzieć? Że Chrystus jest miłosierny i wciąż umiera za grzechy świata. Skończ już z tymi pytaniami. Stevenson nie może się teraz rozpraszać. Na pewno nie możemy odpyskować, bo Rachel, to zakończy questa i nie będzie kolejnego. Nic o tobie nie wiem. Jak spędzasz wolny czas? Co robisz, żeby się odstresować? Gówno was to obchodzi. Pytam poważnie. Medytuję. Przy tak stresującej pracy medytacja na pewno pomaga. Prawdziwy spokój duszy można osiągnąć tylko w Chrystusie. Wiecie, na czym polega wasz problem? Ty po prostu nie potrafisz zrozumieć, że duchowość jest czymś osobistym. A ty? Po chuj tu przyszedłeś? Nażreć się na krzywy ryj? Spokojnie, powiem ci po co, tylko nie, się... Nie, mam głęboko w dupie twoje wyjaśnienia. Żygam już gadaniną o zbawieniu i miłosierdziu. Religia to sztuka manipulacji, tak jak film. Oczywiście, że sztuka manipulacji. Kończymy dzień. Ale... Zjesz kolację i będziesz nocował w studiu. Trzeba to tak poprowadzić, żeby był kolejny quest. Przelew przyjdzie niebawem. Żegnaj, Vi. Tak będzie najlepiej. Może się wydawać, że quest skończony, że ta Rachel nie będzie chciała mieć z nami nic wspólnego, ale... A co ty myślisz o tym wszystkim? Facet jest pojebany, a korporacja na nim żeruje. Szkoda go. No właśnie, możemy jeszcze długo o tym rozmawiać, ale co to zmieni? Korporacje będą się na takich bogacić, a biednym dalej zostaną mrzonki. Gdzie się podział Johnny Buntownik? Powiem ci jedną rzecz. Tamten facet jest prawdziwym buntownikiem. To w końcu jest zaburzony, czy jest nowym mesjaszem? Ja jestem zaburzony, ty jesteś zaburzony, cały świat jest w chuj zaburzony. Ale jeśli ktokolwiek może zbawić świat, to właśnie szaleńce. To był dziwny dzień. Ale czas wracać do rzeczywistości. Chodź, mamy coś do załatwienia. Po takiej misji to by się właśnie przydała porządna medytacja. O, i kolejny poziom reputacji, elegancko. I po kolejny level. Tu już się nie da zwiększyć, więc maksujemy teraz zdolności techniczne. Ale Saper nadal mnie nie jara tutaj. O, proszę bardzo, mamy już... zobaczcie, właśnie optymalizacja bufora, już te najlepsze haki właśnie. Ale tego jeszcze nie biorę, bo potrzebuję tych tutaj. Optymalizacja na pewno mi się przyda. Bo to jest obniżenie kosztów wszystkich haków o jeden. A jako, że gram właśnie, gram Netrunnerem, to jest to mi bardzo potrzebne. Teraz właśnie trzeba znaleźć jeszcze ten quest z medytacją.
To chyba po prostu trzeba na mapie znaleźć, tak mi się wydaje. Tylko właśnie, gdzie to może być? Bo za nic nie pamiętam, gdzie to może właśnie być ten quest. Bo to jest jeden z tych pobocznych. Może to tu. Sprawdźmy. Pojedźmy tam nowym samochodem. Stryci. A zaatakujmy ich. Zhakujmy ich. Widzicie? Od razu koszty mniejsze. Szybko trzeba to ogarnąć. O cholera, już nie widzą. I proszę bardzo. Wysmażeni. Stryjci. Exp pada. No i właśnie. Powiem wam, że właśnie akurat można na spokojnie akurat zrobić, myślę, w ciągu jednego dnia ten quest. Stało, że nagle ucichło, nie zmieniałem przecież stacji. Strzelać. Pamiętam, że któryś akurat był z tych questów medytacyjnych, był niedaleko cmentarza. Możliwe, że to jest akurat ten quest, albo to jakiś nowy, bo ja nie przechodziłem jeszcze. Tak, to na pewno nie jest ten quest. Poszukajmy w takim razie. Albo, no cóż, można też po prostu się udać do domu, odczekać dzień i po prostu czekać na telefon od Rachel, bo będzie właśnie jak się tak dobrze oczywiście poprowadzi, tak jak po prostu się nie pyskuje, no to jak się doprowadziło do końca tamten quest Znak Jonasza, to mamy właśnie kolejny quest Pasja. Ja to zrobię oczywiście teraz. Szczerze to Never Fade Away i Black Dog to moje ulubione kawałki właśnie Samuraja. I szczerze, jakby była fizyczna kopia do kupienia, nie wahałbym się ani chwilę. Szczerze, może przeczekajmy po prostu dobę.
Bo wydaje mi się, że wystarczy poczekać. Jest sporo questów, których jeszcze nie było. O kurde, burza piaskowa. Zadanie właściwy moment. Basilisk jest gotowy. Chcesz się przekrywa, jest zajebiste. No, właśnie słyszę. To oczywiście w kolejnym odcinku. Czekamy jeszcze oczywiście na ten quest Pasja. Z panem się później spotkamy. Oczywiście to już będzie kolejny odcinek. No dobra, poczekajmy jeszcze. Bo chyba nie minęły jednak te 24 godziny. Tylko właśnie nie pamiętam, czy to 24 godziny, czy 48, czy trzeba poczekać. Ale zobaczcie, mamy fajny samochód jeszcze. O, jesteśmy zaraz koło jakiegoś zadania pobocznego, ale no właśnie. Nadal nie mamy żadnego telefonu od Rachel. Mam nadzieję, że dobrze ja to poprowadziłem. Bo jeśli skopałem, no to kurde, to trzeba będzie wczytywać właśnie save'a wcześniejszego, bo muszę wam pokazać po prostu. Niestety, ale właśnie coś mi tu nie pasuje. No cóż, mordeczki, zacznę kolejny odcinek, jeśli będzie właśnie dalszy ciąg tego questa znak Jonasza. Ewentualnie po prostu zacznijmy już w obozie Alde Caldos i... O, Karol pisze. No dobra, to trzymajcie się, wielkie pozdro, elo.